Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Śpiewak, jestem naczelnym konsultantem metodycznym wydawnictwa Macmillan. Jestem tu dziś, żeby przeprowadzić Państwa w zwięzłej formie przez to wszystko, co wiemy już o chyba najważniejszym wydarzeniu edukacyjnym, które nas czeka już za 2 lata, czyli o egzaminie ósmoklasisty. Ta moja dzisiejsza sesja to jest część znacznie większej całości, ale o tym na razie sza. Wszystko wyjaśni się dopiero pod koniec sesji. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. Wracając do tego egzaminu ósmoklasisty, to plan mam następujący. Chciałbym wspólnie z Państwem niejako zrekapitulować to, co już o tym egzaminie na pewno wiemy, zastanowić się ewentualnie, co z tego, co już wiemy, wynika i czego możemy się domyślić. I być może równie ciekawa jest odpowiedź na pytanie, co z tej wiedzy mogłoby wynikać dla Państwa codziennej pracy w klasie z uczniami za przysłowiowymi zamkniętymi drzwiami już od września tego roku. Przejdźmy zatem do rzeczy. Pewne kwestie dotyczące tego egzaminu wiemy już od pewnego czasu, a mówiąc konkretnie, to co najmniej od zimy roku 2016, kiedy to ukazały się podstawowe akty prawne. Ich listę pokazuję tutaj Państwu dla przypomnienia i ewentualnego rzucenia okiem na, jak to mówią angliści. W tych aktach prawnych, jak Państwo widzą, jest cały szereg informacji, ale również pewne rzeczy, których jeszcze nie wiemy, do czego przejdę za dosłownie chwilę. Rzecz, która wynika z tych aktów prawnych, chyba najważniejsza i najbardziej dla nas uchwytna, to to, że nowa podstawa programowa, która oczywiście jest podstawą także samego egzaminu, precyzuje, iż poziom docelowy ucznia, który będzie kończył szkołę podstawową, po tym jak przejdzie przez cały cykl już właśnie tej nowej podstawy, to poziom A2+ z elementami poziomu B1 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Powtórzę raz jeszcze, to jest poziom docelowy, czyli obowiązujący te dzieci, które przejdą przez cały cykl, a zatem, jeśli chodzi o egzamin, to jest poziom, który pojawi się na egzaminie od roku 2022 i w latach kolejnych. W okresie przejściowym będziemy mieli, zgodnie zresztą z zapisami we wspomnianej już nowej podstawie programowej i w rozporządzeniu, które tę podstawę zawiera, będziemy mieli poziom nieco niższy, czyli poziom A2 z elementami poziomu A2+, znowu w tym europejskim systemie opisu. Co z tego punktu widzenia dla nas wynika na dziś? Otóż jeden ważny wniosek, taki mianowicie, że niezależnie od tego, jaki ten poziom ogólny egzaminu czy poziomu trudności tego egzaminu będzie, to już od pierwszej edycji, czyli już od roku 2019, w tym egzaminie pojawią się wszystkie sprawności, które zostały określone w tekście nowej podstawy programowej. I to tak naprawdę w mojej przynajmniej ocenie i ocenie moich kolegów ekspertów wydawnictwa Macmillan stanowi główną przesłankę lekko podniesionego poziomu trudności. Jak lekko ten poziom jest podniesiony, to jeszcze będziemy mieli okazję sobie wspólnie porozmawiać. Druga ważna kwestia, która wynika z tych założeń najbardziej ogólnych, to taka, że ten egzamin ósmoklasisty będzie miał zdecydowanie charakter doniosły. Doniosły zgodnie z oficjalną interpretacją znaczenia tego pojęcia, czyli że będzie to egzamin, który w założeniu będzie liczył się już do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych już od pierwszej edycji. Tyle wiemy na przysłowiowe dzień dobry. Powiem też, że pewnych rzeczy po prostu nie wiemy, a w szczególności nie ma jeszcze informacji dotyczących, powiedzmy to, logistyki samego egzaminu, czyli w szczególności nie mamy informacji o tym, jak długo będzie trwał ten egzamin, jak graficznie będzie rozplanowany arkusz i szeregu innych drobnych informacji, które to dopiero pokażą się za chwilę. Mówiąc o tym, czego jeszcze nie mamy, to jest najważniejsza rzecz, której jeszcze nie mamy. To, co Państwo teraz widzą na slajdzie, to jest pewnego rodzaju żart graficzny z mojej strony. Mianowicie jest to nieistniejąca jeszcze okładka informatora
o egzaminie. Informator bowiem został zapowiedziany na koniec sierpnia 2017. Tu ja pozwolę sobie na drobny komentarz i swego rodzaju ukłon w kierunku Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bowiem uważam, że fakt, iż ten informator pojawi się już pod koniec sierpnia, oznacza pewnego rodzaju dobrą zmianę, w tym sensie, iż nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego, żeby ten informator był aż tak wcześnie. Będziemy mieli niemal 2 lata na przygotowanie uczniów już po tym, jak wszystkie informacje na temat kształtu tego egzaminu się pokażą, za co oczywiście wypada Centralnej Komisji być wdzięcznym, że tak powiem. Wiemy też pewne rzeczy o tym egzaminie od stosunkowo niedawna. Co to znaczy niedawna? Otóż konkretnie od 27 lutego 2017 roku. Wtedy bowiem odbyło się bardzo ważne, zamknięte spotkanie przedstawicieli Centralnej Komisji z wydawcami. W czasie tego spotkania przedstawiono nam, jak Państwo widzą, ogólne założenia i kierunki tworzenia tego nowego egzaminu. W czasie tego spotkania tym samym potwierdzono szereg kwestii, które dla nas, jako dla nauczycieli, redaktorów, autorów, mają charakter bardzo konkretny i wymierny. To jest chyba z nich kwestia najważniejsza. Co oznaczają te liczby na slajdzie? Otóż 70% mniej więcej to jest średni wynik dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego, 70 nawet nieco więcej niż 70%. Innymi słowy, był to egzamin, który był zdawany relatywnie bardzo dobrze, uważany za relatywnie łatwy. No i właśnie cóż mamy po stronie prawej? Po stronie prawej mamy 50%. 50% to jest projektowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną średni wynik ucznia zdającego tenże nowy egzamin ósmoklasisty. Wniosek jest oczywisty, to będzie egzamin wyraźnie dla ucznia trudniejszy, a może mówiąc bardziej precyzyjnie, to będzie egzamin, który pozwoli różnicować nieco lepiej wynik ucznia dobrego od wyniku ucznia słabego. Jakimi metodami to zostanie osiągnięte, o tym dosłownie za chwilę, bo chciałbym jeszcze pokazać Państwu pewnego rodzaju zagadkę wizualną. Oczywiście to jest tylko dla tych z Państwa zagadka, którzy jeszcze na ten temat nic nie czytali, bo dla wszystkich pozostałych mam nadzieję, że to okno natychmiast odpowiada na pytanie, jakimi sposobami można to różnicowanie osiągnąć. Odpowiedź brzmi oczywiście poprzez zadania otwarte. Nie dość, że te zadania otwarte zostały bardzo wyraźnie zapowiedziane, to jeszcze dowiedzieliśmy się, a raczej potwierdzono, że udział procentowy tych zadań otwartych w całym egzaminie znacznie wzrośnie w stosunku do tego, ile ich jest w obecnym egzaminie gimnazjalnym na poziomie rozszerzonym. I jak Państwo widzą na slajdzie, między 40 a 50% całkowitego wyniku do uzyskania przez ucznia na tym egzaminie, to będzie właśnie wynik pochodzący z tego bloku zadań otwartych. To jest liczba, która zdecydowanie domaga się zastanowienia. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy do tej pory przygotowywali uczniów do egzaminu gimnazjalnego, pamiętają cały szereg różnego typu zadań otwartych. Tu pozwalam sobie kilka z nich zacytować na slajdzie. Przy czym zwracam uwagę od razu, że to są zadania wyłącznie z bloku środki językowe, bo tam do tej pory te zadania wyłącznie się znajdowały. I pewnie już Państwo wiedzą, do czego zmierzam. Otóż nasuwa się bardzo logiczny wniosek, że ten blok środków językowych jest po prostu za mały, za krótki. W związku z tym te zadania otwarte będą musiały pokazać się również w innych testowanych sprawnościach. Mówiąc o tych innych testowanych sprawnościach i o innych zadaniach, chciałbym jeszcze raz pokazać Państwu ten slajd tytułowy z prezentacji, którą widzieliśmy, opracowanej przez przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jestem przekonany, że ci z Państwa, którzy pilnie przyglądali się temu slajdowi, z pewnością zauważyli chyba najważniejszą i najbardziej atrakcyjnie brzmiącą linijkę, która mówi o przykładowych zadaniach. W tym miejscu można byłoby pomyśleć, a zatem czas przyszedł na to, żeby te wszystkie przykładowe zadania Państwu po prostu zacytować za tą prezentacją Centralnej Komisji. Tak jednak zrobić nie mogę, ponieważ jak Państwo również z pewnością już zauważyli, był to dokument przeznaczony wyłącznie do
użytku przez obecnych na tym spotkaniu. I oczywiście nie ma tu żadnego spisku, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że zadania w formie, które zostały nam zaprezentowane pod koniec lutego, to były zadania przygotowane dopiero do całego projektu pilotażu, skalowania. Pojawiają się liczne zagadnienia na temat sposobu oceny tych zadań, innymi słowy docelowego kształtu klucza, tego ile tych zadań sensownie może się w tym arkuszu znaleźć. To wszystko stanowi przedmiot intensywnych prac Centralnej Komisji dosłownie w tych dniach, a zatem nie byłoby sensu tych zadań upubliczniać jako wersje ostateczne. Co zatem możemy zrobić? Możemy oczywiście w oparciu o to, co już my widzieliśmy, ale również w oparciu o wnikliwą lekturę wszystkich dostępnych dokumentów, w tym przede wszystkim wytycznych zamieszczonych w samym tekście nowej podstawy programowej, wysnuć cały szereg bardzo konkretnych wniosków. I to jest właśnie druga część mojej dzisiejszej prezentacji. Czego zatem możemy się domyślać? Przede wszystkim tego, w których sprawnościach tak naprawdę te zadania otwarte mogą się pomieścić i chyba tu już Państwa nie zaskoczę, te dwie sprawności to tak zwane sprawności receptywne, czyli mówiąc bardziej prostym językiem, sprawność rozumienia tekstu słuchanego i sprawność rozumienia tekstu czytanego. Tu nie muszę chyba Państwu przypominać, że to są te dwie sprawności, co do których my się przyzwyczailiśmy, że one były sprawdzane w sposób wyłącznie w zasadzie zamknięty, w zadaniach typu prawda-fałsz, czy w zadaniach typu test wielokrotnego wyboru. I tu mamy właśnie tę wielką zmianę. Jeśli Państwo w tym momencie zadają sobie pytanie, no dobrze, ale w jaki sposób można testować rozumienie tekstu słuchanego czy tekstu pisanego w sposób otwarty, śpieszę wyjaśnić, potrzeba nam w tym celu jeszcze jednej sprawności i stąd ta luka, która przed chwilą była jeszcze w środku slajdu. Teraz tę lukę już wypełniłem, ten obrazek w środku ma zasygnalizować bardzo ważne uzupełnienie. Otóż jest to sprawność przetwarzania tekstu, tekstu zasłyszanego czy tekstu przeczytanego przez ucznia w arkuszu. Dlaczego to jest tak istotne uzupełnienie? Bo, co możemy wyczytać z samego tekstu nowej podstawy programowej, prawdziwe zrozumienie tekstu nie objawia się tym, że uczeń wyłącznie zaznacza pewne gotowe odpowiedzi, czyli co najwyżej rozpoznaje pewne gotowe formy, ale że ma za zadanie aktywnie zraportować tę znajomość, to zrozumienie poprzez pozostawienie jakiegoś śladu na arkuszu w formie pisemnej. Skąd my to wszystko wiemy? Oczywiście w szczegółach opisuje to tekst nowej podstawy programowej. Do tego tekstu ja Państwa gorąco, do lektury tego tekstu Państwa gorąco namawiam, a tu jest blok, który z naszego punktu widzenia jest szczególnie istotny. To jest ten blok, w którym twórcy nowej podstawy przewidują, że uczeń kończąc klasę ósmą będzie, jak Państwo widzą, w stanie przetwarzać relatywnie prosty tekst pisany lub mówiony, na szereg różnych sposobów. W szczególności te trzy sposoby, które widzą Państwo na slajdzie, ja pozwolę sobie wyróżnić z nich dwa ostatnie sposoby. Dlaczego? Dlatego, że w tych właśnie dwóch zapisach widać wyraźnie pole manewru dla twórców nowego typu zadań. Uczeń, jak Państwo widzą, ma za zadanie przekazać w języku obcym lub polskim informację, którą dostał wejściowo w języku obcym lub na odwrót. Innymi słowy, mowa jest tutaj o aktywnym przetwarzaniu nie tylko w obrębie jednego języka, oczywiście języka docelowego, angielskiego, ale również przechodzeniu aktywnym między dwoma kodami językowymi. Jak to może wyglądać w formie, powiedzmy, modelowego czy hipotetycznego zadania. Mam tu dla Państwa kilka przykładów. Pozwolę sobie innymi słowy rzeczywiście uchylić nieco rąbka tajemnicy, ale informacje, które stanowiły przynajmniej pod koniec lutego jeszcze przedmiot dyskusji, pozwolę sobie tutaj ukryć, tak żeby rzeczywiście nie tworzyć wrażenia, że te rzeczy są już zdeterminowane na pewno. Tu jest takie hipotetyczne zadanie, samo w sobie chyba nieszczególnie zaskakujące by się wydawało, prawda? Wysłuchaj dwukrotnie ogłoszenia i następnie uzupełnij 3-4 luki w poniższych zdaniach, czyli spodziewamy się tutaj jakiegoś krótkiego streszczenia, nic zgodnie z informacjami zasłyszanymi w nagraniu. Tu oczywiście można byłoby powiedzieć,
Cóż w tym szczególnie zaskakującego? Na pierwszy rzut oka nic, ale z drugiej strony, jeśli pomyślimy, co uczeń rzeczywiście musi być w stanie zrobić, żeby to zadanie wykonać, to musi on nie dość, że wysłuchać tego tekstu ze zrozumieniem, to jeszcze utrzymać pewne informacje w pamięci na czas, jak będzie w tym arkuszu dokonywał pewnych notatek. I co więcej, uwaga, uwaga, te notatki niekoniecznie muszą mieć charakter 1:1 w stosunku do informacji zasłyszanych. Czyli na przykład, jeżeli słyszymy wyraz eight, to wcale niekoniecznie właśnie wyraz eight jest do wpisania. Być może trzeba będzie wpisać jego synonim chociażby. Albo zmienić część mowy, bo tak będzie ułożony tekst tego streszczenia, że część mowy wyrazu zasłyszanego nie będzie tam pasować i trzeba będzie inną część mowy zastosować. Podam Państwu jeszcze inny przykład tego rodzaju zadania. Znowu zaczerpnięty z tego materiału poglądowego, ale przypominam raz jeszcze w wersji absolutnie nieostatecznej. Tu polecenie brzmi następująco. Wysłuchaj dwukrotnie fragmentu audycji radiowej na jeden z tematów określonych niewątpliwie w tekście nowej podstawy. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij 4 luki w podanych poniżej zdania i uwaga, w każdą lukę należy wpisać maksymalnie 4 wyrazy. Tu już widać wyraźnie, że to przetworzenie będzie naprawdę dosyć głębokie, bowiem uczeń zasłyszy jakąś informację i będzie prawie na pewno musiał posłużyć się jakimś rodzajem synonimu innej, choć podobnej znaczeniowo frazy i tak dalej. Tu chciałbym Państwu od razu też uświadomić, jeśli tego Państwo jeszcze nie widzieli, że rzecz jasna te typy zadań w systemie edukacyjnym poniekąd są już znane. Przykład chyba dosyć klarowny tego faktu to chociażby arkusze znanych Państwu, mam nadzieję, egzaminów Cambridge ESOL. To jest przykład z egzaminu PET, w którym to niemal dokładnie w ten sposób ułożony został ten blok, który jest dla ucznia do uzupełnienia. Przy czym przypominam Państwu raz jeszcze, że te luki niekoniecznie muszą polegać na prostym 1:1 dyktandzie. Tyle pokrótce o tej sprawności rozumienia tekstu mówionego, a teraz słów kilka o rozumieniu tekstu pisanego. Rzecz jasna, rozumowanie jest dokładnie takie samo. Innymi słowy, zastanawiamy się nad zadaniami, pochylamy się nad zadaniami, które mają formę chociażby taką. Twoja koleżanka wybiera się w pewne miejsce, na to lub owo, pewnie Państwo zgadują, co to lub owo mogłoby być i cóż, szuka pewnych informacji o tym miejscu, o tej ofercie, być może jakimś kursie języka za granicą i tak dalej. A co na to zdający? Zdający jest w pozycji kogoś, kto przeczytał coś na temat takiej na przykład oferty czy wyjazdu i mając pewne informacje po angielsku musi, i to jest właśnie druga część instrukcji, przetworzyć je w taką formę, że na przykład uzupełnia list do kolegi lub koleżanki, a ponieważ to Polka, to oczywiście ten list naturalny jest uzupełnić po polsku. Tu chciałbym jeszcze zrobić pewnego rodzaju mały komentarz, jeśli Państwo pozwolą, i powiedzieć, że to jest taki rodzaj zadania, który z całą pewnością będzie stanowił wyzwanie dla ucznia słabszego. Ale z drugiej strony jest to też taki typ zadania, który pokazuje nam, na czym naprawdę polega prawdziwe użycie języka obcego w takim miejscu świata, jakim jest Polska, czyli wtedy, kiedy jesteśmy otoczeni skądinąd Polakami i dla nich to mediujemy tę informację, którą zasłyszeliśmy czy wyczytaliśmy w języku obcym. Ja osobiście jestem wielkim fanem tego rodzaju zadania i mam nadzieję, że w dosłownie tej albo w bardzo minimalnie zmienionej formie pojawi się na docelowym arkuszu. Żeby Państwu jeszcze bardziej przybliżyć tego rodzaju zadania, pozwoliłem sobie po raz kolejny zacytować kilka przykładów z wspomnianych egzaminów Cambridge ESOL. I tu znowu z egzaminu PET takie zadanie, w którym, jak Państwo widzą, uczeń ma pewne informacje w formie takiej graficzno-słownej u góry arkusza. Potem te informacje trzeba przenieść na tabelkę, która nie wymaga zbyt dużych interwencji, niemniej jednak jakoś te informacje trzeba przetworzyć, a potem jeszcze streszczenie na dole, które trzeba wykonać w oparciu o informacje pozyskane wcześniej. Inny przykład takiego zadania to byłoby zadanie, w którym mamy już niemal gotowe streszczenie z kilkoma lukami, dokładnie tak jak Państwu pokazałem w tej hipotetycznej instrukcji
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Luk jest kilka, w każdą z nich trzeba wpisać po kilka wyrazów. Przy czym zwracam uwagę Państwu, że w tym akurat przykładzie, ponieważ jest to przykład z egzaminu międzynarodowego, cały tekst, w tym te informacje początkowe, są sformułowane w języku angielskim, w języku docelowym. Ale oczywiście moglibyśmy sobie łatwo wyobrazić, że część lub całość tych informacji wejściowych jest wyrażona w języku polskim. I wtedy mamy tutaj tak naprawdę element tłumaczenia tekstu połączonego z jakimś przetworzeniem tej informacji początkowej w języku polskim na jakąś informację w języku angielskim. Czego jeszcze domyślamy się o tym egzaminie? Otóż tego, że oprócz tych sprawności dwóch, sprawności receptywnych, mówienia i rozumienia tekstu mówionego i rozumienia tekstu pisanego, te zadania otwarte mogą pojawić się jeszcze w jednej dotychczas już testowanej sprawności. Tu jest wizualizacja tej sprawności. Mam nadzieję, że Państwo od razu się domyślają, o jaką sprawność językową tu chodzi. Tym bardziej, że ta sprawność była do tej pory testowana na egzaminie gimnazjalnym. To jest coś, co w polskim nazewnictwie określa się reagowaniem językowym. Ja pozwolę sobie Państwu przypomnieć takie typowe zadanie zamknięte z dotychczasowych egzaminów. Tak ono mogłoby wyglądać. Oczywiście to jest tylko jego fragment. Chodzi o zasadę. Mamy opis sytuacji w języku polskim, a następnie, no właśnie, co mamy dalej? Uczeń tak naprawdę wcale nie reaguje. Uczeń tak naprawdę tylko wybiera, rozpoznaje właściwą reakcję z trzech już reakcji gotowych. I tu, skoro już była mowa o tym, że kierunek zmian to zmiana w kierunku większej liczby zadań otwartych, to myślę, że Państwo domyślili się, jak takie zadanie można byłoby dosyć łatwo zresztą zmodyfikować po to, aby miało ono kształt zadania otwartego. Proszę bardzo, wystarczy po prostu te odpowiedzi gotowe zasłonić, czy też ich tam w ogóle nie umieszczać, i zadaniem ucznia wtedy rzeczywiście jest taką reakcję samemu zbudować i wpisać w odpowiednie miejsce w arkuszu. Oczywiście to zadanie może mieć albo kształt takiego krótkiego opisu sytuacji, na którą następnie trzeba jakoś zareagować. Może być to też, tak jak w tym poleceniu hipotetycznym u dołu slajdu, jakiś rodzaj mini dialogu, w którym jest luka i w tę lukę trzeba wpisać tę lub inną reakcję. To już oczywiście wszystko znamy, jeśli chodzi o sam układ takich sytuacji, mikrosytuacji komunikacyjnych z dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Co z tego wszystkiego zatem wynika? Oczywiście tych informacji jest bardzo dużo i ja prowadzę Państwa przez te informacje w sposób dosyć szybki, licząc na to, że część z nich już Państwo znają, o części z nich będą mieli okazję doczytać, a gdzie to powiem Państwu za chwilę. Ostatnie kilka minut chciałbym poświęcić zgodnie z zapowiedzią na zastanowienie się, co z tych informacji i analiz dotyczących kształtu egzaminu moglibyśmy przełożyć na pewne strategie klasowe już teraz. I mam tu dla Państwa trzy takie sugestie już, zanim jeszcze zobaczymy kształt informatora. Pierwsza z nich jest następująca. W każdej sekwencji ćwiczeń i zadań językowych, z którą mamy do czynienia w nowoczesnym podręczniku, warto zdecydowanie bardziej niż dotąd zwrócić uwagę na ich kulminację, jaką jest zadanie otwarte. Jeśli w jakiejkolwiek sekwencji mają Państwo przygotowane przez autorów i redaktorów takie zadanie, to koniecznie na to zadanie znajdźmy czas. A gdyby go ewidentnie zabrakło, to może przynajmniej uczeń mógłby popracować nad tym zadaniem w domu i potem można byłoby na zajęciach przeprowadzić jakiś rodzaj rekapitulacji tego zadania. Chodzi po prostu o to, aby ucznia przyzwyczaić do faktu, że taki klasyczny drill egzaminacyjny gotowców takich niewymagających głębszej analizy, to już jest w części kwestia przeszłości i z zupełnie innym rodzajem zadania uczeń będzie musiał sobie poradzić. Skoro mowa o innych rodzajach operacji językowych, innego rodzaju przetworzeniu, to pewnie Państwa nie zaskoczę, jeśli powiem, że drugą ważną bardzo strategią już na teraz to jest przyzwyczajenie ucznia do tego, aby środki językowe, z którymi ma do czynienia, aktywnie przetwarzał na wszelkie możliwe sposoby. Na przykład na te dwa, które pokazuję Państwu na slajdzie. Po lewej takie typowe zadanie na poprawę błędów, po prawej
typowe zadanie na mikro tłumaczenie. W tym akurat przypadku te dwa zadania są powiązane ze sobą treściowo i tak naprawdę to mikro tłumaczenie może być kulminacją zadania na poprawę błędów, ale najważniejsza jest generalnie biorąc zasada, że środki językowe, które uczeń poznaje, następnie aktywnie przetwarza, bo to aktywne przetwarzanie będzie mu potrzebne w całym szeregu różnego typu zadań w różnych częściach tego egzaminu ósmoklasisty. I wniosek ostatni, pewnie Państwa też nie zaskoczę, jeśli powiem, że z uwagi na te projektowane nowe zadania otwarte w bloku na reagowanie językowe, jest niesłychanie ważne, żeby ucznia przyzwyczajać do zapamiętywania i odtwarzania gotowych, krótkich wypowiedzi nieformalnych, takich jakie może napotkać w bardzo prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych, jak chociażby ta, którą Państwu pokazuję tutaj na slajdzie. Najważniejsza jest generalnie biorąc pewna ogólna zasada, czyli nie wystarczy tego języka nauczyć się na pamięć, trzeba ten język zacząć sobie stopniowo rusztować w takich właśnie scenariuszach krótkich sytuacji komunikacyjnych, bo nigdy nie wiemy, czy koniec końców uczniowi będzie potrzebna fraza początkowa, czy środkowa, czy może fraza końcowa. Więc tego rodzaju powiedzmy scenariusze ramowe krótkich wypowiedzi, czy to ustnych, czy pisemnych, zdecydowanie stanowią fantastyczny materiał bazowy do tego, żeby tę umiejętność uczniowi już teraz i w kolejnych miesiącach kształcić. W zasadzie to tyle, poza wspomnieniem być może na koniec, że pewnie ogólny wniosek, jaki się nasuwa, zarówno wniosek dla tego, co czeka nas, pedagogów, jak i samych uczniów, to, że uczeń i my sami staje przed, chyba trzeba to powiedzieć jasno, dosyć dużym wyzwaniem. Jak z tym wyzwaniem sobie w takim razie poradzić? Otóż tu, kończąc tę prezentację, chciałbym wrócić do mojej zapowiedzi z jej początku i powiedzieć, że wydawnictwo Macmillan postanowiło wesprzeć Państwa uczniów, rodziców, ale także dyrektorów szkół. Innymi słowy, wszystkie osoby zainteresowane znakomitym wynikiem końcowym na tym egzaminie, specjalnym programem. Programem, który uruchamiamy dziś właśnie. Jest to Narodowy Program Przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty. Nazwa brzmi dość doniośle, ale to dlatego, że rzeczywiście chcemy tym programem objąć wszystkie zainteresowane strony. W kolejnych miesiącach w tym programie pojawią się dla Państwa rozliczne materiały wspierające. Zarówno takie sesje jak dziś, sesje szkoleniowe, oczywiście nagrywane i dostępne dla Państwa do wielokrotnego odtworzenia po fakcie, jak i artykuły metodyczne, analizy, strategie egzaminacyjne, gorąca linia z ekspertem, którą planujemy. Oczywiście wszystkie akty prawne, dokumenty towarzyszące, rozporządzenia. Rzecz jasna, nie zapomnimy o informatorze. Jak tylko pokaże się pod koniec sierpnia, zorganizujemy dla Państwa specjalne wydarzenie w tym właśnie programie, aby ten informator z Państwem omówić i wysnuć cały szereg nowych wniosków. Planujemy też w kolejnych miesiącach zadania próbne, próbne arkusze dla uczniów, podpowiedzi i strategie, kalendarium przygotowania, jak również materiały uzupełniające, przy pomocy których można się do tego egzaminu skutecznie przygotować. Gdzie to wszystko Państwo znajdą? Otóż już dziś, po zakończeniu tej sesji, startuje specjalny serwis tego programu. U góry slajdu widzą Państwo link. Mam nadzieję, że ten link Państwo skrzętnie zanotują i że będzie to dla Państwa taki przystanek numer jeden, one point stop na wszystko, co dotyczy przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Ten serwis będziemy stale dla Państwa rozbudowywać i uzupełniać w kolejnych miesiącach. Gorąco Państwu ten serwis już dziś polecam. Tym bardziej, że serwis będzie żył cały czas. Będziemy publikowali już w najbliższych tygodniach artykuły poświęcone właśnie przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, a już 2 czerwca drugie wydarzenie online w naszym narodowym programie. Moja znakomita warszawska koleżanka, pani dr Karolina Kotorowicz-Jasińska, w sesji po angielsku dla anglistów poświęconej temu, jak z egzaminem radzić sobie na poziomie codziennych strategii za zamkniętymi drzwiami klasy
językowej. Mam nadzieję, że będzie to takie autentyczne narzędzie wspomagające, dzięki któremu będą Państwo mogli zacząć zastanawiać się i planować już swoje strategie przy doborze oczywiście odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych na wrzesień 2017. A skoro mowa o narzędziach i pomocach dydaktycznych, to nie mogę rzecz jasna nie wspomnieć o znakomitej ofercie podręczników, które mamy dla Państwa przygotowane do nowej podstawy programowej. Tych podręczników jest cały szereg do wyboru, jak Państwo widzą. Wszystkie, rzecz jasna, zostały one opracowane lub zrewidowane w oparciu o wytyczne nowej podstawy programowej. Pozwolę sobie tu szczególnie wyróżnić dwie absolutne nowości. Nowość dla klasy siódmej, czyli kurs AllClear, oraz nowość dla klasy czwartej, czyli kurs Brainy. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tymi materiałami, to polecam Państwu naszą stronę internetową wydawnictwa Macmillan, a również kontakt z naszymi kolegami, reprezentantami handlowymi w całej Polsce. Ich namiary znajdą Państwo oczywiście na stronie www.macmillan.pl. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że jeśli myślą sobie Państwo, aż tak dużo materiałów w otwartym serwisie, bezpłatnie. No cóż, póki co w otwartym, bo do 15 września. Po 15 września serwis ten będzie dostępny wyłącznie dla osób korzystających z podręczników wydawnictwa Macmillan. Mam nadzieję, że już Państwo są w tym znakomitym gronie, a jeśli nie, to być może zechcą Państwo do tego grona dołączyć jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego. Ja już dziękując Państwu za uwagę, chciałbym jeszcze wracając do ślimaka powiedzieć, że jak Państwo widzą, jak ślimak odpowiednio się w sobie zbierze, to z każdym wyzwaniem oczywiście sobie poradzi i mam nadzieję, że Państwo dzięki wsparciu naszego Narodowego Programu Przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty, a i Państwa uczniowie rzecz jasna z tym wyzwaniem poradzą sobie znakomicie. A zatem ja już dziś z Państwem się żegnam. Zapraszam gorąco raz jeszcze do naszego serwisu, który startuje jeszcze dziś i dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.